Cześć! W tym wideo pokażę Ci recenzję dwóch bardzo prostych i podstawowych modeli Overlocka, które mają mega długą historię na polskim rynku. I można ją porównać do legendy modelu Mercedesa W123, który ma na liczniku przejechane miliony kilometrów i dziesiątki lat w dowodzie, a nadal jedzie. I z tymi modelami, Janome 990D i Elnon 264, jest dokładnie tak samo. Obydwa te modele, bo to modele bliźniacze, które zostały ubrane w inne obudowy, a tak naprawdę są dokładnie tym samym, mają 105 W mocy silnika i prędkość 1300 ściegów na minutę, kuć igły na minutę. Chciałabym Ci pokazać, z jakimi materiałami i jakimi operacjami radzą sobie najlepiej i do czego możesz je wykorzystywać, a naprawdę warto się przyjrzeć tym dwóm modelom. Zarówno Elna 264, jak i Janome 990D są przede wszystkim przeznaczone do tego, żeby obrzucać i zszywać jednocześnie, czyli w jednej operacji, dwie warstwy materiału. Mam tu dzianinę i overlock fabrycznie jest od razu nawleczony na ściek czteronitkowy, czyli taki, który służy do jednoczesnego obrzucania ze zszywaniem. Dzianina została zszyta i obrzucona. Ale na overlocku po wykręceniu prawej lub lewej igły możesz stworzyć ściek, który będzie tylko obrzucał krawędź materiału zamiast ściegu tak zwanego overlockowego z maszyny. Jeśli wykręcisz igłę zewnętrzną lewą, wówczas będzie powstawał ściek trzynitkowy wąski. Natomiast jeśli wykręcisz igłę wewnętrzną prawą, a zostawisz lewą, wówczas będzie powstawał ściek trzynitkowy szeroki. Czyli bazą tego overlocka jest ściek czteronitkowy do jednoczesnego obrzucania ze zszywaniem i to będziemy przede wszystkim wykorzystywać w szybkim szyciu dzianin. Ale możemy też obrzucać czy to dzianinę, czy tkaninę ściegiem trzynitkowym wąskim i trzynitkowym szerokim. Do tego ściek trzynitkowy możemy bez problemu jeszcze zawęzić i zagęścić lub wręcz stworzyć na jego podstawie ściek, który będzie stanowił eleganckie i takie ładne wykończenie bardzo delikatnych i cienkich materiałów. Co jeszcze? Spokojnie na jednym i na drugim overlocku będziesz w stanie przyszyć wypustkę, wykonać ściek trzynitkowy w taki sposób na złożonym materiale, że na prawej stronie powstanie Ci drabinka i dzięki temu będziesz mieć ściek flatlock, który może występować w wariancie szerokim i wariancie wąskim. Obydwa modele mają kolorowy system nawlekania nici, to znaczy każda ścieżka posiada swoje oznaczenie, w związku z czym jak nawlekamy te, może na razie pozornie, skomplikowane haczyki, to overlock ze swoją ściągą podpowiada nam, która nitka przez który podzespół czy haczyk powinna przechodzić. Regulacja długości, inaczej gęstości ściegu jest umieszczona w wygodnym miejscu i można to robić płynnie na tym pokrętle. Natomiast jeszcze jedna funkcja, która tutaj jest umieszczona, to opcja regulacji prędkości pracy transportera. Jeśli dochodzi do delikatnego rozciągnięcia krawędzi albo odwrotnego efektu, czyli zmarszczenia materiału, to tym pokrętłem jesteśmy w stanie w 100% bez problemu przeciwdziałać tego typu zjawiskom. To pokrętło to dyferencjał różnicujący, mechanizm różniczkowy, natomiast to pokrętło to regulacja długości ściegu. To, co jeszcze możemy robić w tych overlockach, to wyłączać pracę noża i regulować jego odległość od stopki. Przez regulację głębokości noża będziemy też od razu regulować szerokość ściegu. I te dwa pokrętła znajdują się pod pokrywą boczną. Pierwsze to regulacja szerokości cięcia, inaczej głębokości cięcia, a drugie to pokrętło, które wyłącza, czy pozwala nam wyłączyć pracę noża i trzeba użyć tutaj trochę siły, żeby móc płynąć na pozycję tego pokrętła. Teraz nóż mamy wyłączony, a teraz będziemy mieć włączony.
Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie overlocki renomowanych marek, to Janome 990D i Elna 264 ze swoimi cenami są ulokowane na tej niższej, czy może nawet najniższej półce cenowej. No i teraz dlaczego? Skoro ja tutaj opowiadam, że one są bardzo mocne, bardzo wytrzymałe, mają super silnik, można szyć na nich bardzo różne rzeczy, no i na podstawie ścieków, które pokazałam, można by było powiedzieć, że przecież wszystko tu jest. Zatem, czego nie ma? Po pierwsze, nie ma w zestawie standardowym pojemnika na ścinki, tak jak w droższych overlockach. Nie ma żadnej pomocy w nawlekaniu igieł, po prostu trzeba to zrobić pensetą, ręcznie. Nie ma żadnych nawlekaczy, jak w bardzo drogich overlockach. Kolejna rzecz, nie mamy wolnego ramienia. Otwiera się cała pokrywa i nie nałożymy nic tutaj do szycia. W overlocku co prawda nie jest to aż tak ważne jak w maszynie do szycia, ale są modele, które zdarzają się z tym udogodnieniem. No i ostatnia rzecz, którą rzeczywiście można byłoby określić jako drobny mankament, ale rzecz do przyzwyczajenia. Niemniej jednak, żebyś wiedziała lub wiedział o co chodzi. A mianowicie, w tym overlocku 990D i w Elnie 264 nie ma tutaj żadnego dodatkowego haczyka czy nawlekacza, który pomagałby nam nawlekać ten fragment. A on tutaj się do nas nie wysuwa w żaden sposób. Widzimy go tylko i wyłącznie do tego oczka. Ta część jest schowana. I kiedy chcemy ją nawlec, musimy otworzyć pokrywę boczną i pomajstrować tutaj troszkę pensetą. Popodawać sobie nitkę, trafić i dopiero nawlec. Na początku wideo powiedziałam, że ten overlock Elna 264 lub Janome 990D może przemierzać bardzo długie kilometry i to na bardzo różnorodnych materiałach. Zatem teraz podłożę mu naprawdę bardzo różne, od cienkich, elastycznych po grube, wręcz z ociepliną. No i zobacz, co się wydarzy. O tych overlockach oczywiście można byłoby opowiadać dużo dłużej i pokazywać Ci jeszcze więcej ich możliwości, ale chodzi o to, żeby pokazać to, co najważniejsze. A najważniejsze jest to w przypadku tych obydwu modeli, że są to sprzęty bardzo, i to jest słowo wymagające podkreślenia, odporne, wytrzymałe, no i solidne. Pokazałam Ci też
cienie tych modeli, a nimi jest brak pojemnika na ścinki i przede wszystkim brak nawlekacza chwytacza dolnego. Do tego da się przyzwyczaić. No i teraz ktoś mógłby to uznać za bardzo poważną wadę i tą osobą byłaby taka jednostka, która po prostu ceni sobie ponad wszystką masę udogodnień. I jeśli jesteś właśnie taką osobą, która chce korzystać z dobrodziejstw technologii, to na pewno dla Ciebie lepsze będą takie overlocki jak Janome 744, Elna 664 lub na przykład Yuki 654 i jeszcze kilka innych modeli można by było spokojnie polecić. Natomiast jeśli masz już przyzwyczajenia z innych overlocków starszych, bardziej tradycyjnych albo szukasz w ogóle po prostu czegoś bardzo prostego, bo tę prostotę sobie cenisz, to te dwie pozycje są na pewno dzisiaj na polskim rynku i od wielu lat zresztą jednymi z mocniejszych i ciekawszych propozycji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych modeli, czy w ogóle wyboru overlocka, to bardzo śmiało pisz i zostaw komentarz pod tym wideo. Na wszystkie komentarze staramy się odpowiadać na bieżąco, a jeśli chcesz nas złapać bardzo szybko, to kontaktuj się z nami poprzez nasz fanpage na Facebooku. Znajdziesz nas na profilu Ultra Maszyna. No i najważniejsza rzecz na koniec. Subskrybuj nasz kanał, to ten czerwony przycisk o tam niżej na ekranie. Będziesz dostawać wówczas mailowo powiadomienia o każdym nowym filmiku. A poza recenzjami maszyn oczywiście zapraszamy Was do nauki szycia pod naszym okiem. Do zobaczenia w kolejnym materiale wideo. Bye!